Zapraszamy do nas gwiazdy dzisiejszego wieczoru, olimpijczyków. Zapraszamy Władysława Wójta-Kajtica. Władysław Wójta-Kajtic, olimpijczyk, najlepszy pływak Polski lat 60. i 70. Zawodnik klubu Neptun Stargard Szczeciński. Osiągnięcia na pływaniu. Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w pływaniu w Meksyku w 1968 roku i w Monachium w 1972. Brązowy medalista pływackich mistrzostw Europy w Barcelonie w 1970 roku na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Brązowy medalista na Uniwersjadzie w Turynie w 1970 roku na dystansie 1500 metrów. Międzynarodowy mistrz Bułgarii z 1965 roku na dystansie 400 i 1500 metrów stylem dowolnym oraz siedmiokrotny mistrz Polski na dystansach od 200 metrów do 1500 metrów stylem dowolnym. I zapraszamy do nas pana Henryka Wawrowskiego. 27-krotny reprezentant Polski, zawodnik Arponii Szczecin oraz pierwszoligowej Gwardii Warszawa i Pogoni Szczecin, piłkarz greckiego Irkasi, Saloniki i duńskiego Iceberg BK. Proszę Państwa, Henryk Wawrowski, Orzeł Górskiego, brawa dla niego, wielki przyjaciel Łobza, bardzo często nas bywa, cieszymy się, że nas odwiedza, wspaniały człowiek. Zapraszamy Barbara Wilczek i Michał Karłowski, czekają na gościa. I zapraszamy kolejnego olimpijczyka, pana Andrzeja Skowiaka. Ktoś, kto interesuje się piłką nożną, niemożliwe, żeby nie znał tego człowieka. Andrzej Skowiak, olimpijczyk, srebrny medalista z Barcelony, król strzelców tamtego turnieju. Po raz pierwszy u nas w Łodzi, ale bardzo się cieszymy, że nas zaszczycił swoją mocnością. 39 razy rozegrał mecz w reprezentacji Polski, strzelił 13 bramek, grał w Lechu Poznań, Sportingu Lizbona, Olimpiakosie Pyrou, Borussii Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Energii Korpus, New York Metro Stars. Zdobył Puchar Portugalii ze Sportingiem Lizbona, dwukrotnie zdobył Mistrzostwo i Super Puchar Polski z Lechem Poznań. Plus strzelców polskiej klasy w sezonie 89-90. Łącznie wystąpił w 462 meczach, strzelając 162 gole. Obecnie pracuje w Telewizji Polskiej jako komentator meczów piłkarskich. I pozostał nam ten, który jako jedyny tutaj posiada złoty medal olimpijski. Zapraszamy do nas pana Leszka Planika. Szanowni Państwo, pan Leszek Planik, olimpijczyk, gimnastyk sportowy, mistrz olimpijski, mistrz świata i mistrz Europy w skoku przed stół gimnastyczny. Jest to pierwszy polski gimnastyk, którego nazwiskiem nazwano element gimnastyczny zapisany pod numerem 332 przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną SKOK. Przerzut podwójny salto w przód w pozycji łamanej otrzymał nazwę Planik. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku w konkurencji skok przez stół gimnastyczny. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Trzy medale mistrzostw świata i trzy medale mistrzostw Europy. Ośmiokrotny mistrz Polski w wieloboju gimnastycznym 1994 do 2003 roku. Leszek Blanik, mistrz olimpijski. Należy pan do grona tych niewielu, którym udało się zdobyć złoty medal olimpijski. Proszę nam powiedzieć, co to jest za uczucie wystąpić na takiej olimpiadzie i jeszcze dostąpić takiego honoru? Przede wszystkim bezpośrednio po samym starcie było to uczucie ulgi, że tak powiem, po 4 latach wytężonej pracy. Spełnienie po prostu marzeń, ale najważniejsze to, że byłem dumny z tego, że mogłem dać trochę radości swoim rodakom w Polsce. Czy często bywa pan na takich galach jak ta? No, ostatnio coraz mniej, oczywiście 2 lata od Igrzysk Olimpijskich cały czas gdzieś jeździłem na różne spotkania, gale, spotkania z młodzieżą. W tej chwili już trudno, że tak powiem, bywać wszędzie, także już troszeczkę w mniejszym stopniu. Czym się teraz pan na co dzień zajmuje? A w tej chwili zajmowałem się rehabilitacją, pracuję na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, pracuję nad powstaniem nowej hali gimnastycznej w Gdańsku, no i jak na razie staram się jakoś ułożyć swoje życie pod kątem bycia w gimnastyce i sporcie w przyszłości. Najbliższe plany Leszka Blanika na przyszłość? A wybudowanie, powstanie nowego obiektu do gimnastyki sportowej w Gdańsku, to jest mój najważniejszy cel. Moi drodzy, dzisiaj to Łobez
mógł zorganizować tą galę sportu w naszym sportowym obiekcie. Dziękując za chwilę uwagi, życzę Państwu wspaniałego odbioru. Dziękuję bardzo. I o otwarcie poproszę gospodarza powiatu, starostę Ryszarda Brodzińskiego. Nie zawsze sukces sportowy jest najwyższym celem człowieka. Jak czytałem w ostatnim wywiadzie, Reszka Branika mówił o sportowcu prowadzonym przez doskonałego trenera o gimnastyku, który całe swoje młode lata poświęcał nie tylko nauce, ale też sportowi. Kiedy już wydawało się, że sięgnie po laury olimpijskie, powiedział: ja dziękuję panie trenerze za wychowanie, za pomoc, za prowadzenie, ale swoje życie kieruję ku zawodowi, który osiągnąłem poprzez wykształcenie na swoim uczelni. Tak, definicja sukcesu jest różna. I wam to przesłanie chciałbym przekazać, byście w swoim życiu, na razie młodym, później dorosłym, kierowali się tak jak nasi olimpijczycy. Konsekwencją, wytrwałością, rzetelną, uczciwą pracą. Myślę, że tu nieco przed długim występem mogę ogłosić kolejną galę sportu Ziemi Łowieckiej za Odrę.
uczciwej kategorii nominowali dyrektor szkół oraz nauczyciel wychowania fizycznego. I na pierwszą kolejną osobą jest Patrycja Torczak ze Szkoły Podstawowej Dobrej. Kolejna Patrycja Torczak ze Szkoły Podstawowej Dobrej. A na szkoleni Szkoła Podstawowej Lesku. Dalia Szwicka, Szkoła Podstawowa Rozrusznicy. Adam Żurak, Szkoła Podstawowa Pogólnie. Ja tak specjalnie przyszło później, bo czekamy na przyświeżenie wyczerpania na podliście. Zapraszamy Was na parki, tak. Ponieważ są 10 podstawowych, które jeszcze nie zaskoczyły, że to nie będzie podchodził wyrażający do nich na tyle, dlatego właśnie o tym zapraszamy Was do nas. Kolejna osoba to jest Pan Matkuszewicz ze Szkoły Podstawowej Starogardzi. Zapraszam Was tutaj dziewczyni i chłopcy. Zapraszam Mateusza Króla ze Szkoły Podstawowej w Radomiu Wałów. A ja zapraszam Antonę Kurzylicką ze Szkoły Podstawowej w Siedlicach. Zapraszam Mateusza Manka ze Szkoły Podstawowej w Marinie w Łodzi. Tak spotkałam, bo nie mamy dostępu ze Szkoły Podstawowej w Łodzi. I ostatnio jeszcze wydawana w tej kategorii osoba Mateusz Dunera ze Szkoły Podstawowej w Dojczyni. A do wręczenia nagród poproszę starostę Ryszarda Brzezińskiego, burmistrza Ryszarda Sowę i obrotniczyka Władysława Wojtaka-Kipisa.
troszeczkę przygotowana i powiem tak. Jak widzicie, sporo przeszkadek jest pusty. Nie wszyscy nasi goście dążyli dojechać na cały kraj. Część naszych gości wyjdzie na najbliższy turniej piłkarski. Jednak ci, którzy dołożą dojrzeć, są tutaj. I bardzo bym prosił, żeby dla kolegów, których nie ma, kapitan zespołu odchodził, który nie miał nowego, tak? Tak się mówimy. Proszę Państwa, reprezentacja Szczecina przyjechała do nas w następującym składzie. Jacek Ratajczak. Jarosław Chwastek. Zapraszamy tutaj Jarosława Chwastka. Ci, którzy interesują się piłką nożną, wiedzą doskonale, że obaj panowie reprezentowali barwy Pogoni Szczecin. Szanowni Państwo, i zapraszamy do nas Pawła Skrzypka. Rezultat jakie same? To może tutaj. Aha, dla pana jest. Proszę, dobrze. Dziękuję. Paweł Skrzypek, wszyscy doskonale znacie. Ci, którzy interesują się piłką, wiedzą, że to jest nasz wielokrotny reprezentant. Piłkarz były w Pogoni Szczecin, Legii Warszawa. Jest dzisiaj tutaj reprezentacją Szczecina. Jutro na parkiecie będzie z nami grał w piłkę. A ja zapraszam, a nie, to jest do zaproszenia osoba, którą zaprosił Asia. Zapraszam kolejnego przedstawiciela Pogoni Szczecin, Pawła Dąbrowskiego. Paweł Dąbrowski, czy jest? Nie ma, to Paweł Skrzypek bierze nagrodę. W takim razie zapraszam Arkadiusza Kondraciuka. Arkadiusz Kondraciuk też dojedzie do nas dopiero na jutrzejszy turniej. Czy Stanisław Pożyczko jest z nami? Też się dojedzie z kapitanem. Też odbierze Paweł, zobaczcie, kto zostaje nam. Wystarczy, że koledzy nie przyjadą. Zapraszamy Marka Żuka. Też jest Paweł. Nie Marka Żuka, czy jest Mariusz? Nie ma. Zapraszamy kolejną nagrodę o Pawła. Tomasz Podobas. Właśnie jednym samochodem jadą. Tak, wszyscy jednym samochodem jadą, jeszcze nie dojechali. Ale Łukasz Warchowski jest na drodze. Zapraszamy do nas. Też, tak? Tak. A drużynę Pogoni Szczecin można będzie jutro zobaczyć w pełnym składzie na turnieju MSWK. Podobas. Proszę bardzo do pana starosty. Jeszcze mamy kogoś? I to wszyscy dzisiejsi reprezentanci Pogoni Szczecin na dzisiaj. Na dzisiaj. Jutro będzie dwa razy więcej. Reprezentanci drugiej drużyny, drużyny Media Szczecin, których reprezentują Jarosław Marędzia z Telewizji Polskiej. Zapraszam. Witam. A kolejną osobą jest Krzysztof Dziedzic z Głosu Szczecińskiego. Zapraszam Krzysztofa Dziedzica. A ja zapraszam Jakuba Lisowskiego z Gazety Wyborczej. Jeszcze go nie wiem. I Andrzej Szkotki z Głosu Szczecińskiego. Pan Andrzej jest na nim. Pan Andrzej to nie jest do tych, którzy zdążyłem zauważyć. Na pewno w jego towarzystwie nie jest smutno. Proszę Państwa, kolejny nasz gość to Marcin Dworzyński. Również z Gazety Głosu Szczecińskiego. O! Chłopaki wchodzą, właśnie dojechali. Zapraszam wszystkich od razu tutaj do nas, żeby was mogli wszyscy zobaczyć. Zapraszam Grzegorza Strzeleckiego z Głosu Szczecińskiego. Tak, to Marcin Bożyński, panie Marcin. Witam serdecznie. Grzegorz Strzeleckiego, panie i od nas. Kolejny nasz gość to Maciej Szcześniak. Pracujący również w Głosie Szczecińskim. Jak widzicie, cała reprezentacja głosu przyjechała, ale jutro będą tworzyć mieszankę wybuchową z innymi redakcjami. I kolejnym naszym gościem jest pan Mariusz Rabenda z Gazety Wyborczej. Dojeżdża Mariusz, będzie jutro drugi Janek Kopor. Thank you.
Państwa, jej kolega Paweł Kowal dostał nagrodę. To też został wytypowany z naszych przeciwników, żeby też zapraszamy Pawła Kowala. Zapraszam do nas Milet, z zespołu Szkół Łodzi. I Przemysława Matonia, z zespołu Szkół Łodzi. Proszę Państwa, dlaczego w tej kategorii poprzedniej mamy po dwóch uczniów? Dlatego, że po pierwsze, tych szkół poszczególni, a po drugie, rywalizacja już na tym poziomie zdecydowanie już szybciej są z chłopców. Dlatego też postanowiliśmy, że będzie wynagradzać tutaj chłopca w dwóch różnych kategorii.
Odznaczony przez marszałka województwa zachodniopomorskiego indywidualną nagrodą za zasługi dla powiatu lubelskiego w dziedzinie sportu. Proszę nam powiedzieć, czy jest pan zaskoczony takim wyróżnieniem? No, jestem zaskoczony i to mile zaskoczony. A to dlatego, że nikt wcześniej nie powiedział mi, że mam wystąpić, że coś otrzymam, że zostanę nagrodzony. A jednak ktoś zauważył moją osobę, mój dorobek sportowy na terenie powiatu łobeckiego. A chyba stało się to też dlatego, że w rękach pana marszałka, w rękach pana Cycoła Kopcia, który przewodniczy klubowi olimpijczyków w Szczecińskim, zachodniopomorskim, którzy chcieli wyrazić uznanie za stworzoną książkę, wydawnictwo na temat historii sportu łobeckiego. I to też taka teraz dla mnie gratyfikacja w postaci pięknego albumu o polskich olimpijczykach. Publicznie otrzymałem tę nagrodę. Jestem zaskoczony. Bardzo mile. Piotr Bołysik. Tak się nazywa. A wszyscy go znacie z pseudonimu Snake. Proszę Państwa, Snake to jeden z pierwszych bardzo ważnych osób pierwszego wydania programu Mam Talent. Tak dobrze pamiętacie, znalazł się w Kielce. Ja już kiedyś miałem okazję u nas Piotra gościć, u nas w naszym powiecie, ale nigdy nie był tutaj na jej głosie. I dzisiaj po raz pierwszy wystąpi dla nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Snake!
burmistrzowie gminy Kołobrzyskiego oraz wójt Rady Małej. Pierwszą nominowaną osobą jest pani Elżbieta Romiec-Milłowes. Kolejna to Krystyna Grzegorzowska z Leska. Kolejną nominowaną osobą jest pan Edward Stanisławczyk z gminy Dobra. Tadeusz Dziewa. Tego właśnie pana wójta do Pawełego Muzeum Miejskiego. Zapraszam. Łukasz Nowacki z gminy Wielgorzyna. Marcin Kiszy. Pan Tadeusz Szkola, gminy Łowiec. Tadeusz Szkola, gminy Łowiec. Zapraszamy do nas. A ogłoszenie nagrody animatora. Poproszę animatora Łukasza Kasa. Dziennikarz TVN-u. Dzisiaj w niecodziennej sytuacji, zazwyczaj to on pyta, w tej chwili my będziemy pytać. Jest pan dosyć mocno związany z Łobzem. Pan się tutaj przyjeżdża, jak pan się czuje? Tak jak u siebie w domu? Zawsze tutaj jak u siebie w domu. Tutaj mam rodziców, tutaj mam przyjaciół. Może nie w samym Łobzie rodzinę, tylko rodziców mam w Starogardzie Łobeskim, Starogardzie. Tam się urodziłem, tam wychowałem. Tutaj chodziłem do liceum ogólnokształcącego, także cały czas traktuję to miejsce jako swój dom. Łukasz jest dniem dzisiejszym kapitanem drużyny TVN-u, który oprócz jego brać będzie pan Sergiej Żuliczek. O, nie ma Piotra Popowskiego. Piotr Popowski daje, no to zapraszamy Piotra Popowskiego do nas. Proszę państwa, Piotr Popowski strzelił dwie bramki w meczu z Posłami. Trzecią strzelił Łukasz Gras. Szanowni państwo, i zapraszam do nas Wojciecha Zawioła, redaktora Sport. I proszę państwa, przechodzimy się zorientować na tą chwilę. Cząstka TVN jest z nami i właśnie zapraszam burmistrza i starostę o oficjalnie powitanie na ziemi łowieckiej. Dzisiaj wyliczenie też jakiś suwenirów. Sergiusz Rycerz jeszcze wczoraj o 23:00 w Ence opowiadał o wiadomościach sportowych. Dzisiaj jest w Łodzi, a jutro będzie.
można powiedzieć, że jutrzejszy turniej jest to poniekąd pana inicjatywa. No, miło mi to słyszeć. Nie przypisywałbym sobie żadnych tutaj zasług. Są osoby, które wykonały ogromną, mrówczą pracę, żeby ten turniej, ta gala doszła do skutku. Ja, jeżeli swoimi możliwościami mogłem pomóc, to zrobiłem wszystko, co mogłem. Cieszę się, że w dosyć okrojonym zespole TVN-u, ale także moich znajomych, mogliśmy tutaj przyjechać i jutro zagramy w turnieju. No, mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą już imprezę na nieco większą taką skalę i przyjedzie jeszcze więcej znakomitych ludzi, chociaż na gali sportu dzisiaj były same znakomitości i olimpijczycy, takie nazwiska, dzięki którym ci młodzi ludzie, którzy dostali dzisiaj nagrody, myślę, że to dla nich jest taki najważniejszy dzień w życiu, bo to jest jak trampolina, takie spotkanie z takimi ludźmi. Właśnie, czy jutro będziecie walczyć o wygraną, czy to po prostu jest taka rekreacja? Zabawa. Myślę, że zabawa. Przyjechaliśmy tutaj wszyscy dobrze bawić i zawsze powtarzam, że sport to nie jest walka o pierwsze miejsca. Oczywiście na tym szczeblu takim zawodowym liczą się ułamki sekund, tak? Każdy bije się o złoty medal, ale jest też ten sport na nieco innym wymiarze, w którym liczy się tylko udział i dobra zabawa i myślę, że jutro tak właśnie będzie. Wielkie gwiazdy polskiej piłki nożnej. Zapraszam do nas Mirosława Ogwiewskiego, 29-krotnego reprezentanta Polski nożnej. Zapraszamy, Mirosław Ogwiewski. Proszę Państwa, wczoraj się dowiedziałem, że kibice na stadionie Państwa przez 40 tysięcy kibiców klaskało Ogwiewskiego przez 20 minut, nie chcieli rozpuścić z boiska. Taki był z niego zawodnik. A ja zapraszam już kolejną naszą gwiazdę, 8-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej, zawodnik Pogoni Szczecin, Wisły Kraków, Wisła Łódź, pan Maciej Stolarczyk. Jutro Maciej założy buty, wyjdzie na parkiet i na pewno pokaże nam kilka świetnych zagrań. Przecież do niedawna jeszcze grał w piłeczkę. I kolejny z reprezentantów. To pan Ogier Paskalewicz, wieloletni kapitan Pogoni Szczecin. Proszę Państwa, Ogier Paskalewicz, naturalny Olo, wielokrotny kapitan Pogoni Szczecin, zagrał również w reprezentacji Polski, byli z Maciejem razem klubowymi kolegami w Wiśle Kraków, między innymi, a ja, starosty burmistrza, proszę o wręczenie suwenirów dla naszych wspaniałych piłkarzy. Nagrodę dla niego bierze kapitan drużyny, kto jest kapitanem.
Myślę, że Sławomir Toczek, mistrz świata. Zapraszamy na nas Sławomira Toczka. Też nie ma. Szybko patrzymy, kto jest. Szanowni Państwo, zapraszam Ireneusza Kurasia, mistrza Europy. Ireneusz Kuraś też teraz nie tego, ale na pewno jest Grzegorz Peksa. Brązowy medalista mistrzostw Pucharu Europy. Zapraszamy Grzegorza Peksę do nas. Grzegorz Peksa sędziuje u nas zawody z topmenów, robi to bardzo dobrze. Szanowni Państwo, a ja zapraszam Tyberiusza Kowalczyka, mistrza Europy. A ja wam powiem, że ja dzisiaj powiązałem krawat. Daniel Sierpowski, zdobywca Pucharu Europy. Zapraszamy do nas. Proszę Państwa, przyjechało do nas więcej sportmenów. Niestety zdecydowali się na przyjazd ostatniej chwili, dlatego nagrody dostaną jutro ci, którzy mamy tutaj podczas zawodów piłkarskich. Jesteście ciekawi, jak strongmeni blokują bramkę? W bardzo prosty sposób. Pan Peksa i pan Sierpowski stają obok siebie w bramce i nikt już go nie strzeli. Paweł Książczyk, Paweł Paweł.
Mateusz Łakomy. Proszę Państwa, zapraszamy również do nas opiekuna pana Tadeusza Szkole. Jest bardzo skromne dziecko, to masz powiedzieć.
pani burmistrz Wilczek uściśnie dłoń swojej dziewczyny, ponieważ jest ta dziewczynka z dobrej. Dokładnie z Bielic. Dokładnie z Bielic. Prosimy o muzykę i prosimy Józka Cieszyna.